Mięso, wędliny, ale także inne wyroby, jakie trafiają na nasze stoły, są coraz droższe. Od wielu lat próbuje się różnych rozwiązań, które mają spowodować, by ceny żywności były niższe. Jednym ze wskazywanych rozwiązań przez wielu specjalistów jest skrócenie drogi od producenta do odbiorcy. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jest to kwestia, myślę, w dużym stopniu sformułowania odpowiednich przepisów, że na przykład, to jest jeden z moich luźnych pomysłów, określona powierzchnia handlowa w danej sieci handlowej powinna być, przysługiwać tylko i wyłącznie na tego typu produkt lokalny. Bardzo ciężko jest się wbić z własnym produktem w sieć handlową i nie przegrać konkurencji z dużymi koncernami. Także gdyby takie przepisy zafunkcjonowały, no mamy już w pewnym momencie znakowanie produktu, tak? Czyli tutaj w tej chwili kwestia odpowiedniego wydzielenia powierzchni handlowych, kwestia znaków jakości, tak? Czyli promowanie tego, co dobre. Uznajmy, że mamy znak dobre, bo polskie, czy dobre, bo od rolnika, no różnie to można nazywać, te znaki jakości funkcjonują, ale jak gdyby trochę słabo się rozwijają. Wydaje mi się, że większa tutaj taka swoboda prawna w tym i więcej marketingu. No, ja uważam że na przykład, że bardzo słaby jest marketing polskiej żywności w telewizji publicznej. To są też pewne elementy, które wpływają na siłę nabywczą naszych mieszkańców, więc lokalizacja, dobry produkt, bo on jest. Wpływ na cenę produktu, jaki trafia na nasz stół, ma również ryzyko, jakie ponosi rolnik przy produkcji, na przykład związane z pogodą. Dlatego postulowane są zmiany mające sprawić, by ubezpieczenia upraw były przygotowane na lepszych warunkach. Jest gorzej, dlatego że dopłaty do ubezpieczeń z budżetu państwa skończyły się już jesienią. W zasadzie limit był dostępny niecałe 2 dni. Czyli nie wszyscy, którzy chcieli ubezpieczyć swoje uprawy o zimę, zdołali to zrobić, a na wiosnę już w zasadzie nikt nie doubezpieczył swoich jarych zasiewów. Dlatego jest gorzej niż było. Były lata, kiedy nie wykorzystywaliśmy tych pieniędzy, zostawały środki na dopłaty. W tej chwili widać, że rolnicy poczuli tą potrzebę ubezpieczenia, zwłaszcza upraw, bo ubezpieczenia zwierząt są jeszcze kosmicznie drogie, jeśli chodzi o zwierzęta, więc tutaj jest gorzej. Jest konieczność pójścia też raczej w kierunku stabilizacji dochodów, czyli takiej ochrony, która by gwarantowała bez względu na to, czy wystąpi jakieś ryzyko niezależne od rolnika, typu ASF, który nie jest przecież zależny od rolnika, typu wcześniej embargo dla Rosji, które zamknęło nam olbrzymi rynek zbytu, a to była decyzja polityczna, nie decyzja gospodarcza, czy teraz embargo na Białoruś. To są rzeczy, które mają wpływ na sytuację dochodową gospodarstwa, nie zależą od tego rolnika. Rolnik ma zadbać o uprawę, on może się pomylić i tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zastosować zbyt mało czy zbyt dużo jakiegoś środka, czy nie zadbać o uprawę w odpowiedni sposób i wtedy jest zrozumiałe, że jest to jego wina. Trąba powietrzna, inne ryzyka, choroby zakaźne nie są zależne od niego i dlatego ten system ubezpieczeń na ten moment jest mocno kulawy. Pozostaje nam więc obserwować ceny na sklepowych półkach i oszczędnie gospodarować pieniędzmi.